Samochody ekipy Freeza, samochody. Zobacz, kolekcja samochodów ekipy Freeza. On chyba dostał od Freeza Mustanga, nie? Mini Mike. No, jest! I właśnie, i to będzie mój samochód. To będzie mój samochód. Bardzo fajne auto. Mega mi się podoba ten model. Boski jest. Ciekawe, co tam ma za silnik, bo są różne wersje tego Mustanga. Chyba jest 4-litrowa V8, 5-litrowa V8, V6 3,7 litra. No ma takiego cip-cipa. W Fordzie chyba jest coś podobnego, no nie? On ma V6, o, to idealnie. W Fordzie niestety nie ma V6. Ciekawe, czy ktoś zrobił takie malowanie. Kwiatki, lody ekipy. Dobra, jest ta babiczka. Tam jest, ta jest jakąś Toyotą. Toyota Corolla, coś takiego, tak? To tego chyba nie ma w Fordzie. Poczciwy Krzychu, on nie ma, on ma chyba kilka samochodów. Tak mi się coś wydaje. Kiją jeździ? O kurczę, ja myślałem, że on ma jaki tuning. Co to jest? Nawet nie wiedziałem, że taki samochód jest. Boże. Jaki spoiler. Nie no, to będzie wam ciężko zrobić w Fordzie. Freeze jeździ Mercedesem, którego też w grze nie ma. Dokładnie tego modelu podobny jest CLA. Oh, Boże. Ta jeździ A45, nie? Verso A35. Pikachu można zrobić. Ten Camarosem jeździ. Jeszcze w Stanach mieli wypożyczonych kilka samochodów, no nie? I Opel Astra Turbo. A Giulietto kto jeździ? Ten ziomek. Nie wiem, kto to jest nawet. Giulietta. No i autobusu też w Fordzie nie ma. Ale ten autobus, tylko że Monster Truck jest w Decru 2. No i tyle. Dobra, no to co? Robimy tuning w takim razie. Idziemy sobie. Ekipa już powinna być pełna. Zobaczmy, czy już jest cały konwój zapełniony. Jest 12 sztuk. 12 na 12. Także tak. Ja biorę sobie Mustanga, tylko jak on był... On miał chyba standardowe malowanie Mini Mike, no nie? Na swoim Mustangu. Więc myślę, że będzie go łatwo zrobić. I to jest zresztą jeden z moich pierwszych driftowozów. To jest samochód, na którym ja się uczyłem w Fordzie driftować, więc bardzo fajnie. Będzie trochę wspominkowo dla mnie. Panie Mustangu, pan jesteś tutaj. No wiadomo, że Mini Mike nie ma. GT500 to jest taka dopompowana wersja Mustanga. Miejsca już nie ma, już mamy fulla. Fulla mamy. Kolor będzie na pewno ten, na 100%. Tylko musielibyśmy jakoś te pasy zakryć i będzie gitarka. Po bokach mini pasy, no. Tu nie ma rejestracji. Dajemy sobie szyby oczywiście przyciemnione. Felgi zaraz sobie zmienimy. To się usunie, przeniesie. Super. I teraz dajmy jeszcze... I tam napiszemy coś, nie wiem, GT5. Logosowy damy. Nie, do Minimajka logosowy nie pasuje. Gdzie to mi uciekło? Musiałbym tu jakiegoś artystę zatrudnić do zrobienia tego. Wardenga mi film zbanuje. No dobra, dobra, to nie będę dawał. To nie, no nie. Sorry, Wardenga, nie było tematu. Co on się wziął w ogóle za tą wersję? Musieli nie lubić, nie? Każdy normalny zostawiłby ten temat. Nie wiem, o co tam chodzi. Coś musieli się kiedyś pokłócić. Honeygun. Możemy dać tutaj Empower, Supra, jakieś pazury. Możemy też coś wyszukać. Piszmy tu. A czekaj, ja zróbmy klubowe. Car Cuba dać, tak? O kuźwa, doskonale! Patrz! Mamy coś lepszego. To będzie tu pięknie pasowało. O ja! Mamy coś lepszego, ej. To będzie lepsze. Teraz mnie Wardenga nie pozwie już. No i pięknie. To usuniemy. Teraz musimy to poodbijać. Biedronkę też odbijemy. Tu musimy poprawić Biedronkę. Takie mamy malowania w ekipie. To chyba Maciej zrobił kiedyś. Najebiste. I dobrze jest. Nie no, tutaj można by było to zrobić, wiesz, ładniutko. Mam propozycję, gdzie można jechać. To, że ekipa lubią prestiż, się wywyższać. To pojedziemy do miasta. Tam, dobra, to spoko, może być. Pojedziemy sobie do miasta. Jak to napisałeś, że lubią się wywyższać, nie? Ja wiem, czy oni lubią się wywyższać. Trochę krzywo idą te paski. One mają tak iść trochę do góry. Może nie jest idealnie. Ale zrobiłem tak na szybko. Dobra, jest. Dawaj, teraz jeszcze rejestrację musimy zrobić. Bo to jest Mini Majka samochód. To dajmy tu... Po prostu Mini. Mini... Mini M. O, będzie dobrze. Mini M zrobimy. Albo M Mini mogłem zrobić. Tak, jest dobrze. Dobra, jeszcze muszę tą tablicę w ogóle założyć. Czy już jest założona? Wolę to sprawdzić w garażu, potem 700 razy nie wychodzić. Jest, Mini M, proszę bardzo. Mamy rejestrację.
I... A, jeszcze musimy felgi wybrać. No tak. O, jak się tu fajnie poustawia! Aż się łezka wokół kręci. Sorry chłopaki, że musieliście tak długo na mnie czekać, ale już zrobiłem sobie samochód Mini Majka. Zrobimy dzisiaj, zrobiliśmy sobie zlot samochodów ekipy Freeza w Forza Horizon 4 i zaraz sobie lecimy dalej. Kto tu wziął taką wielką ciężarówkę? To, że niby to ktoś ma z ekipy coś? Aha! Autobus szkolny! Ja pierdziel, ale kozak! To co? Robimy szpan na mieście! Jedziemy sobie na miasto i robimy szpan na mieście, dobra? Gdzieś tutaj sobie pojedziemy, po mieście się trochę pokręcimy. Powolutku, na spokojnie. W ogóle jak się ta ciężarówka trzęsie. Ja pierdzielę. Ej, kozak, pomysł, ja bym na to nie wpadł w ogóle. Ale żeś wymyślił fajnie. Pasuje perfekcyjnie. Ojej, co jechałem w drogę. Wyprzedzajcie jak coś, macie, jedziemy tak jak GPS pokazuje, nie? Macie trasę wyznaczoną, wyprzedzajcie, pokazujcie swoje fury. Nie bójcie się, ja będę jechał powoli. Pojechał, następny. O, jest, no, można powiedzieć, że to jest taki Mercedes Freeza, tamten co pojechał. Bo tutaj nie ma cela w Fordzie, no nie? Może w Fordzie Horizon 5 będzie cela, zobaczymy. No, Freeze już do tej pory chyba furę zmieni, co? Chociaż trzeba przyznać, że tego Mercedesa CLA ma już długo. Odkąd założyli sobie tą ekipę i mieszkają wszyscy razem, to on miał tego CLA. Właściwie to na samym początku, no nie? Jak zaczynał chyba tą ekipę, to sobie wziął w leasing ten samochód. A teraz nie wiem, czy to już jest jego, czy nie. Tak mocno zaryzykował z tym wszystkim, że wiesz, wynajmował to drogie mieszkanie, ten drogi dom dla ekipy i przez cały rok musiał nagrywać filmy i takie, wiesz, na pełnej pompie, no nie? Ostatnio chyba Rezi próbuje coś takiego zrobić. Też się rozstał z laską i rozkręca interes. Gdzieś tam są teraz ta ekipa Thunder Crew, tak? Gdzieś tam są... Gdzie oni teraz pojechali? Do jakichś Włoch czy coś? Czy jest miejsce na sesji? Jeszcze jeden slot jest, także zaraz mogę wysłać zaproszenie i... Zasłużył na to, co ma teraz. Jasne, że tak. Freeze zdecydowanie. Wiesz, co innego wrzucać sobie filmy z gier, nie? A co innego zarządzać całą ekipą nagrywającą, wiesz, tworzącą te filmy i tak dalej. To jest bardzo ciężka sprawa. Czemu ludzie na tych wyskokach mają po 11 tysięcy metrów? Jak oni to zrobili? Jakoś tam cheatami pewnie. Już slot jest zajęty. Już jest 12 osób w tym... konwoju, więc nie da się. Tutaj jest, co to jest? To tam z tyłu jakaś stara BMW. To może jest jakiś poprzedni samochód poczciwego Krzycha, nie wiem. Ale M2 jak jest chyba Z3? Tutaj w tym miejscu tylko 3 M2 są. No najprościej było zrobić M2. Dać spoiler, dać niebieski kolor i już mamy poczciwego Krzycha furę. Natomiast z tym Unimogiem to jest przesada. Że zobaczcie, to jest w ogóle kosmos, że da się pomalować plandekę w tym Unimogu. I dało się zrobić autobus. Ja pierniczę. Kozak. To będzie zdecydowanie maskotka tego zlotu, ten autobus. Zdecydowanie. Pierwszy raz chyba robimy taki zlot, konkretnie stylizowany na jakichś youtuberów, to nie? Do tej pory robiłem filmy o samochodach youtuberów, na przykład Buddy. Chyba robiłem jeszcze Saszy jakiś tam samochód. Kickstera robiłem Mustanga w Fordzie. To jest szerszeń Wojtasa z blok ekipy? Ale to nie pasuje, to robimy ekipy, ale... ekipy Freeza, a nie blok ekipy. Do blok ekipy sobie może też kiedyś zrobimy zlot. Przecież ja powiem wam, że blok ekipy chyba nie oglądam aż tak. Oni robią jakieś tam animowane chyba filmy, tak?
kiedyś coś tam widziałem. Miałem znajomego, który to bardzo lubił oglądać. Miał tam ze 32 lata, strasznie lubił. Pojechałem pod prąd w ogóle, jak całe życie. I powodzimy się tutaj. Nocne wyścigi ekipy po mieście. Ty, Mustang Mini Majka nawet driftuje trochę, zobacz. Też musimy sobie zrobić wyścig pokazowy, zdecydowanie. Ja mam, nie wiem, którą klasę, chyba A tym samochodem. Także myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Krzychu miał E36 sedanie i potem go przerobił na szerszenia, tak? No to ja chyba do tyłu jestem. Okej, tu musimy zrobić gdzieś spotkanie. Ja to tak, wiesz, zaznaczyłem, nie wiem co tutaj jest. O, tu mamy miejsce, zobacz. Tylko tu ciemno jest. Tu jest tak ciemno, nic tu nie ma ciekawego. Chodźmy może w inne miejsce. Bo jest, kurczę, noc. Nie wiem jak z tym Game Passem jest, to musisz sam sprawdzić, wiesz. Czy robiłem pod drift czy pod drag? To jest standard ten samochód. Standard, zresetowałem ustawienia. Dobrze, to chodźmy, bo tutaj gdzieś nas niesie, no nie? Żeby zrobić ten zlocik. Poszukajmy tu jakieś miejscówki. Na zamek? Ty, to pasuje idealnie do ekipy! Ej, masz rację! Ale zanim to... To poczekajcie, mam pomysł. Teraz... O kurde! Nic nie widać, zobaczcie, za ciemno jest. Za ciemno jest w Fordzie, musimy w jakimś miejscu się spotkać. Chciałem zrobić zdjęcie takie, o. Dobra, ale nie, no to jedziemy pod zamek. Oczywiście, czemu na to nie wpadłem? Macie zajebiste pomysły jednak. No przecież oczywiście, to jest freeze! To musi być wszystko na pełnej pompie, czy nie? Jedziemy pod zamek. Patrz jak Mini Mike poleciał dwójeczką. Elegancko. Mówiłem, pewnie jak byliście na ostatnim live'ie to słyszeliście, ale powiem jeszcze raz o tej historii z lodami ekipy. Byłem ostatnio w Biedronce, wczoraj byłem w Biedronce i widziałem, że jest taki chłopak. No myślę, no nie, no to jest na pewno fan Freeza. I tam patrzy po tych lodówkach, szuka. Czegoś nie może znaleźć, no to ja już oczywiście wiem o co chodzi. Podchodzę do mojej kobity, która akurat była przy lodówce i mówię tak, patrz na to. I tak się schylam do lodówki i wołam: o, lody ekipy, zobaczcie, lody ekipy, ale super! I spierdzieliłem stamtąd. No nie? Uciekłem, po prostu poszedłem w drugą stronę. I te chłopaczki tam nagle podbiegły do tej lodówki i takie: o, lody ekipy, szukamy, to wiesz, przebierają, kurwa, przebierają mnie w tych lodach. A tu były jakieś tam, wiesz, nie było w ogóle żadnych lodów ekipy. Przebierają w tych lodach, szukają, gdzie są lody ekipy. Ja stoję z boku, bo jako Wita na to patrzy, bo ona zaraz obok stała, no nie? Koło tych chłopaczków patrzy na to i po prostu takie what the fuck. Szachmat! Ale to się nie liczy, to się nie liczy. Ja coś takiego zrobię następnym razem. Tylko ja to muszę nagrać na jakiegoś tam Instagrama czy coś. Jakieś storie zrobić, no nie? Tak jak ja wam opowiadam, to się nie liczy. Ale beka jest niezła. Wiesz, ja trochę nie zazdroszczę Freezowi, bo ja jestem takim, o, youtuberkiem. Ja sobie pójdę do Biedronki, nikt mnie nie rozpozna. Freeza od razu każdy by rozpoznał, no nie? A ja sobie pójdę do Biedronki i zrobię sobie jaja z tych dzieciaków. Ejbiście. O Boże. O, ale super, dobra, nie, najpierw to musimy dronem oblatać wszystko. Bo ja widzę, że macie spoko porobione te auta, naprawdę. Robimy. Ale wam tu nóżkę pokazałem, nie, dobra, ściągnę, bo jeszcze będzie kłopot. Jeszcze, wiesz, zbanują mnie tu na Twitchu za to, że mam złą kategorię. Powinienem mieć wybraną chyba baseny i jak to się nazywa? Baseny i podróże, czy jakoś tak? Wiesz, tam gdzie laski pokazują się w basenach. O, dobra, nie drążmy tego tematu, bo tu będzie zaraz ban na Twitchu. I lecimy od początku. To jest A... Oni mają A35, no nie? Verso. Ona sobie zrobiła w głowach Freeza raz tego Mercedesa. I chyba też coś miała w Pikachu. Czy Pikachu miał Krzychu poczciwy? Trąba, tak? To jest trąby. Aha. Pikachu to trąby, to czekaj. Ojej, nikt nie wziął Verso samochodu? No nie. Dobra,
Pikachu to motyw trąby, dobrze. To mamy tu, w ogóle ile jest trąb? Raz, dwa, trzy trąby są. Ale patrzcie, ile jest krzychów poczciwych. Tu jest taka podróba poczciwego krzycha. Nie, dobrze, dobrze, też M2. Myślałem, że M5 jaka. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery krzychy są poczciwe. I Pikachu trąby są dwa. Verso nikt nie wziął. Jak to tak? Tu jest fantastyczny Mercedes. Co prawda nie jest to dokładnie ten, co ma Freeze. Jak się tak spojrzy od przodu, to... O, w ten sposób jak spojrzymy, nie? To jest samochód Freeza. Jak spojrzymy od tyłu gdzieś tam, to widać, że to już nie jest to. Nieważne. To jest samochód Freeza i już. Każdy widzi. Lud ekipy na masce. I logo ekipy z boku. Bardzo ładnie. Z tyłu mamy boom. Czyli jak się je lody ekipy, to mamy takie boom w buzi. Jedliście lody ekipy, one tak chyba eksplodują trochę, no nie? Ta polewa tak eksploduje. I tutaj jest samochód. Wy mówiliście, że poczciwy Krzychu zrobił samochód na kształt blok ekipy. Ja tego nie kojarzę, jakoś to mi umknęło gdzieś i nie znam tego motywu. Ale mówicie, że był. Że to jest powiązane z ekipą, więc wam ufam. Freeze się dzisiaj oświadczył Verso. No to powinniście wziąć jakiś samochód Verso. Halo. Dobra. Poczciwy Krzychu, raz. Poczciwy Krzychu, dwa. Ale tutaj mamy jakiś jeszcze logotyp, proszę bardzo. Poczciwy Krzychu, trzy. Inny kolor. Tutaj mamy rejestrację dodaną jeszcze. Tutaj też jest rejestracja dodana. Gdzieś jeszcze jest rejestracja dodana? Tu jest jeszcze rejestracja dodana. I z tyłu też mamy rejestrację. Chyba wzięliście te same malowania? Nie. Tutaj jest... coś innego. Tu jest chyba coś innego. I tu jest... Nie, no dobra, każdy ma chyba inne malowanie. Może każdy zrobił swoje. Dobra, lecimy dalej. Tu jest kolejny motyw Pikachu. I zobaczcie, popękane ma wszystko. Cały samochód obdrapany. I nawet szyby, zobaczcie, są doskonale pobite. Według wzoru. Wszystko się zgadza. Ziomek, jeszcze musisz poprawić, bo tylną szybę masz całą. Więc zdecydowanie musisz to urwać. I tu mamy coś jeszcze, zobaczcie. Tu jest chyba najbardziej podobny do samochodu Freeza. Samochód w Fordzie, no nie? To jest... Z niego można Brabusa zrobić. To jest E63 tutaj w Fordzie i to jest taki, wiesz, czterodrzwiowy sedanik. Bardzo, bardzo pasuje. Tutaj przepiękny samochód Mini Majka. No, to jest wersja GT500, więc jest ta tutaj mocniejsza. W Fordzie nie ma V6 w Mustangach chyba. Musieliby za dużo robić, no nie? Tych dźwięków dodatkowo do Fordzie. I mamy autobus szkolny na sam koniec. Taki rodzynek. Zobaczcie, jak ziomek to pięknie zrobił. Ten autobus szkolny się cały trzęsie. Freeze musi kupić sobie Unimoga i zrobić na autobus szkolny. Od tej pory, umówmy się, dobra? To jest obowiązek Freeza. Musi przerobić swój autobus szkolny na taki samochód offroadowy. Na to czekamy. Zobacz, Edinburgh School. Także to jest malowanie zrobione przez jakiegoś innego gracza. To nie jest typowo ekipowe malowanie, ale pasuje perfekcyjnie. To jest autobus chyba z ich wyprawy do Stanów Zjednoczonych. Oni tam go kupili i chyba sprowadzili. I z tego co oglądałem, to mieli sporo problemów, żeby ten autobus chyba sprowadzić do Polski, no nie? Na masce Krzycha to jest Positive Ways, tak? Aha, dobra, dobra. Nie kojarzę tego logotypu. Ale fajnie, że mi powiedziałeś. No i tyle. I mamy. Ja bym proponował przejechać sobie wyścig pokazowy. Właściwie trochę mi głupio, bo więcej czasu zajęło mi robienie tego malowania niż kurde sam zlot będzie trwał. Ja sobie dałem tutaj zamiast logotypu Mustanga dałem Biedronkę 1% klub. Ale chyba dobrze jest. Akcja charytatywna z superautami. Dokładnie tak. Robimy akcję charytatywną z superautami. Oni ostatnio mieli jakąś charytatywną akcję, znaczy się ekipa. Coś robili. To nie było czasami ze zwierzętami jakimiś? Czy dom dziecka, czy coś takiego? Nie pamiętam. Nie chcę zgadywać. Więc jak wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Okej. Dobrze, no to akcja charytatywna Freeza. Charytatywny wyścig, pojedziemy sobie, pokazowy wyścig, nie mogę tu trafić, czekaj, daj mi pada na chwilę. Kasa dla powodzian, aha, no tak, 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 dobrze. O, mamy idealny wyścig po mieście, zobaczcie, pięknie. Jedziemy do niego i tam utworzymy sobie wyścig, żeby pojechać taki pokazowy, okej? Akcja dla powodzian była, bardzo fajna akcja.
To w sumie niedaleko, więc golf chce się z nami ścigać? Widzieliście, znowu golf tam był. Popularne są te golfy w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w Edynburgu, no nie? O Boże. Przynajmniej mam normalny klakson teraz. Ale ten mini Mike szaleje Mustangiem. Dobra, czekaj, nie to kliknąłem. Konwój i... Czekaj, to będzie chyba to. Ej, co jest? Car type, special. Nie można tutaj ustawić pokazówki? Czemu? Patrzcie, tutaj nie można. Dobra, nieważne zresztą. Wystartujemy wszyscy razem. O, jest, dobra, jest showroom, nieważne. Klasa jest, wszystko gra. Okej, no to co, startujemy. Chyba tutaj wszystko jest w porządku. Właśnie, jestem ciekawy, jak to jest w przypadku osób niskorosłych. Jak się przerabia takie samochody? Myślę, że tam specjalnie jakoś się pedałki przerabia, albo daje jakieś wyższe czy coś, no nie? Jakieś inne siedzenie się dostosowuje. Także tak, oni sobie poradzą. Słuchaj, cena czyni cuda. Jak mają kasę, to mu ten samochód tak zmodyfikują, że będzie mógł jeździć na spokojnie. To jest wszystko kwestia ceny. Jak będzie trzeba, to mu nawet odpowiedni fotel z Marsa sprowadzą, o. I będzie dobrze. Na pewno coś takiego jest, no. Przecież Mini Mike nie jest pierwszą na świecie osobą niskorosłą, tak? Także na bank jest coś takiego do załatwienia. Nie wiem, jak to wygląda, bo tym się nie interesowałem nigdy. Patrz, on w standardzie ten samochód ciśnie. No co, silnik z przodu, ustawiony wzdłużnie, napęd na tył. Przecież to musi lecieć. Na sekwencji teraz, z automatycznym sprzęgłem. O, coś tam poleci. Kogoś powywalało, widzę. Poduszka pod dupę, już pod minimajkę zrobione auto. Nie, tam trzeba, wiesz, żeby dobrze też go trzymało. Wiesz, żeby fotel dobrze trzymał. Nie może być tak, że na poduszce sobie usiądziesz. Musi też chyba jakąś homologację spełniać, czy coś, nie wiem. Czy jak odinstalowałem Fordze i zainstalowałem ponownie, to czy tracę postępy, czy nie? Nie tracisz, masz wszystko w chmurze zapisane. Chyba, że masz pirata. A Biedronka na samochodzie to tak, o, dla żarciku. Ty, ja pierwszy startuję. Ja mam najgorszy samochód. Najsłabszy. Nawet A45 jest lepsze. Dawaj Mustang, pokażemy pazury. Co Mustang pokazuje? Mustang nie ma pazurów, Mustang ma kopyta. Dawaj Mustang, pokażemy kopyta. O, gonią tam chłopaki. Gonią. W ogóle widzicie, co chwilę mi tekstury jakoś tak mrygają w tej Fordzie. Nie wiem, czemu tak mam, ale od jakiegoś czasu mi się coś takiego robi. Zauważyliście coś takiego? To co chwilę coś takiego się pokazuje. Ktoś tam na YouTubie właśnie to zauważył i się pytał, czy coś z renderowaniem mam nie tak, ale to jest w grze. Coś mi się takiego robi. Komputer mi się kończy chyba. Coś tam z oświetleniem jest nie tak albo coś. Karta graficzna nie daje rady chyba, nie wiem. Albo ty, ja chyba mam stare sterowniki do karty graficznej. O, właśnie.
I ostatnia prosta chyba będzie ciężko, zobacz. Tam gonią wariaty, gonią. Poleciałem trochę. Wow! Jest! Prawie się udało wygrać, kurczę. No i proszę, ukończyliśmy sobie wyścig. To był wyścig specjalny, charytatywny ekipy Freeza. Spychać ich? To nie GTA. Pewnie, mogę jeszcze raz zaprosić. Nie wiem, czy się da teraz to zrobić. Poszło zapro. Mam nadzieję, że się uda dołączyć. Slot ekipy Freeza. No najwięcej Krzycha, nie? Bo on jest taki motoryzacyjny. Najwięcej poczciwego Krzycha. Poczciwy Krzychu chyba dużo schudł ostatnio. Tak ostatnie pół roku, no nie? On tak dużo zszedł z wagi. Teraz to wygląda dużo młodziej też, no nie? Spoko to. W ogóle tak zauważyłem, że jazda w tej Fordzie Horizon to jest takie driftowanie cały czas. Jak się przesiądziesz do jakiejś innej gry wyścigowej, to te samochody masz wrażenie, że są przyssane do drogi, a w Fordzie to są takie driftujące. Prawie wszystkie. Nikt nie wziął... Co ona tam? Ona też ma Mercedesa. Każdy wolał trąbę, każdy wolał ten... Może ze względu na te ostatnie bramy, nikt nie chciał wziąć samochodu Verso. Ojej, aha, rozłączyłem. Tak trochę przykro pod tym względem. Ale tak, to spoko, zlocik się udał. Jest różowy jakiś. Ale to chyba nie jest Verso. Tak na szybko chyba zrobiony Verso. Zobaczcie, się pojawił. To same Mercedesy. Nikt minimajka też nie wziął. Ale to może dlatego, że ja wziąłem. Nie ma samochodu Verso w Fordzie. Jeszcze raz zapro wysłać. Spoko. 7 osób, jest trochę slotów, to mogę wysłać. Ja zapomniałem o minimajku. No a widzisz, minimajk ma fajną furę. Zobacz jaki most. Kozak. Verso jest dziwna? A może się zmieniła na lepsze? Ja też kiedyś tak, też kiedyś jej tak jakoś nie trawiłem. Ale tak ostatnie filmy, jak coś tam nagrywa. No na nią jest generalnie duża taka nagonka, no nie? Wiesz, jak ktoś już jest na jakimś tam etapie, na jakimś tam poziomie, gdzieś tam wyżej, to trudno, żeby nie był przez kogoś hejtowany, no. No myślę, że przez Wardęgę Verso ma teraz dużo, dużo hejtu na głowie. To ją może trochę ściągać w dół, ale no nie może się, wiesz, poddać temu. Myślę, że może się zmieniła, może Freeze ją trochę poustawiał. Może już nie jest taka, jak była kiedyś. Nie wiem, nie wiem co mam o tym sądzić. Czemu nie zmieniam biegów na kierownicę? Zmieniam! Mam na łopatkach teraz, wiesz? Sekwencję sobie ustawiłem do Mustanga. Przejechałbym się tym Mustangiem i konkretnie właśnie z V6-ką. Jeszcze jeden YouTuber ma dokładnie ten model Mustanga, czy nie dokładnie Shelby, tylko mi chodzi o to, że ma ten model, no. Wiecie, no, tą skorupę. I chciałbym się kiedyś z nim kuźwa przejechać. To jest piękne auto, bardzo fajny przód, mega mi się podoba. Już widzę, że każdy wziął dowolny samochód. Już się skończył zlot, tak? Już nie chcecie zlotu ekipy. No dobra.